Witamy ponownie w takiej lokalizacji, do której jesteśmy zmuszeni. Dzisiaj już troszkę wcześniejsza. Ale dzisiaj zgodnie z planem. Zgodnie z planem, dzisiaj troszkę wcześniejsza godzina na Bulwar Podlaski. Bulwar Podlaski wita w niezmienionej lokalizacji od tygodnia. Po raz ostatni już tutaj, więc napawajcie swoje oczy tym, co widzicie. Przywitajmy widownię latającą. Komary, nasłuchujmy ropu, które w oddali również pokazują, jak bardzo im się podoba. I oczywiście Mariański Konrad, Krzysztof Ufnal, bez zmian, ci sami ludzie, te same mordki. I o cóż byśmy chcieli poprosić? O to, co zawsze. To też się nie zmienia. Chcemy, żebyście oglądali, chcemy, żebyście słuchali, żebyście subskrybowali, żebyście dzielili się bulwarowym dobrem z bliskimi, ze znajomymi, bo to nas napędza. Tak jak wrzucaliśmy na relacje w tym tygodniu, złowrogie amerykańskie korporacje nas duszą. My się nie dajemy. Dla nas największą frajdą jest oczywiście nagrywanie dla was, ale byłoby miło i sympatycznie, jakby Amerykanie zza oceanu dali nam te parę groszy wydziergać z tego YouTube'a. Więc zasubskrybujcie na Spotify, na YouTube, jeżeli tego nie zrobiliście, skomentujcie, będzie nam bardzo, ale to bardzo miło. I cóż, tydzień temu Czerwony Marian, dzisiaj chyba nowy. Można Złocisty kurczak. Można powiedzieć w barwach Claudio Dursi, o której być może będzie również dzisiaj. Zaprasza w towarzystwie mojego serdecznego przyjaciela na kolejny odcinek. Pam, 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 pam. Zabrakło mu słów. Czas na ciekawostki. Tydzień temu było troszkę mrocznie, więc chciałbym ten taki mroczny klimat podtrzymać. O nie, myślałem, że rozjaśnisz. Na razie zakończyć. Powiedzmy, że teraz księżyc jest w nowiu, ale za chwilę będzie w pełni. Więc projekt Weganie mogą zrobić wszystko. Słyszałeś o takim programie? Weganie mogą zrobić projekt. Wszystko? Weganie mogą zrobić wszystko. To jest telewizyjne? Projekt. Nie, to jest projekt dwójki osób, konkretnie Marii Strydom i jej męża Roberta Gropela. Nie słyszałem. Jest to projekt sprzed 8 lat, 2016 rok. Miał miejsce taki projekt. Projekt polegał na tym, że chcieli zdobyć wszystkie 8-tysięczniki. Ambitnie. Ambitnie. I jak wskazuje tytuł projektu, po wegańsku. Po wegańsku. Więc śnieg, rośliny. Jarmuż. Zielone szejki. A padlina się zalicza? Nie, od zwierzęca. Od zwierzęca, no, ale jest już w rozkładzie, czyli jest jak bioodpady. A więc tam paru leży do zjedzenia po drodze na tych 8-tysięcznikach. Więc ruszyli na najsłynniejszy szczyt, czyli na Mount Everest w 2016 roku. I jako, że weganie chwalą się tym, że nie potrzebują mięsa, bo są i tak silni, mieli istotne problemy ze zdobyciem tego szczytu. I gdy byli już bardzo blisko, gdy widzieli te miejsce, gdzie można wetknąć flagę, żona, czyli Maria, poczuła się bardzo słabo i słaniała się na nogach, mówiąc, że już... Tofu do żylnie trzeba wtedy wziąć. A to się rozpuszcza w ogóle, te tofu? Nie mam pojęcia. Jak to czuję pod zębem, to od razu mi mordę wykrzywia. No jest od razu. Tu czerwony alarm. Tak. Podlaski żony, który nie przyjmie. Więc słaniała się, a mąż ją zostawił, aby zdobyć szczyt i kontynuować swój projekt. Jednak w tym miejscu, gdzie żona została, nie poczyniła już żadnego więcej kroku, zmarła. Co ty mówisz? Zmarła. I dopiero po śmierci mąż przyznał... Co ty z jakimś zakładem pogrzebowym podpisałeś lojalkę? Że teraz będziesz nas karmił takimi trupami? Ale to ja ci mówiłem, że kiedyś w Białymstoku na prawosławnym pogrzebie, gdzie trudno jest odsłonięta, kobieta ożyła, druga zmarła, a że była już rodzina, to szkoda było ceremonię. Nie, nie przełożyli ich jak na półkę. Nie przełożyli ich. Nie uwierzę. Nie uwierzę. Ale zmarła. No to już jest moje... Z mojej strony... Ciekawostka również, no, powiedzmy sobie, natury medycznej. Na The Guardian miała miejsce duża publikacja. Były olbrzymie
badania wykonane przez amerykańskich naukowców z National Cancer Institute w stanie Maryland, które trwały 20 lat. Badania objęły 400 tysięcy, jak zaznaczyli lekarze i naukowcy, w miarę zdrowych osób. Trochę dłużej niż szczepionki na były badane. Troszeczkę, odrobinkę, parę tygodni więcej. I badania te miały sprawdzić, jak w miarę zdrowe osoby przyjmujące na co dzień multiwitaminy, jak ich stan zdrowia odróżnia się od stanu zdrowia osób, które multiwitamin nie przyjmowały. I po 20 latach... A to doktora Wita pili? Tak, i Centrum Senior brali w czopkach turniów. I jedli tylko zdrowe bybiko. Nie, jedli multiwitaminy i po 20 latach 400 prawie tysiącach osób ma się hajsu. Wnioski są takie, że multiwitaminy nie mają żadnego prozdrowotnego przełożenia na organizmy ludzkie, a mało tego, jak zaznaczył Grzegorz, który wysłał nam tę ciekawostkę, nie jest, jest to tylko korelacja, a nie związek przyczynowo-skutkowy, ale więcej osób w grupie badanej zmarło niż wśród ludzi, którzy multiwitaminy nie przyjmowali. Mało tego, naukowcy doszli do takich wniosków, że niektóre suplementy zawarte w tej multiwitaminie, jak choćby beta-karoteny, są źle składnikowane i działają na niekorzyść ludzkiego organizmu. Że jakby za duża jednostka jest przyjmowana? Nie, że po prostu nie ma innych rzeczy dookoła tego beta-karotenu, który możesz na przykład uzyskać z warzyw, które jesz i przez to on nie działa. Nie działa tak, jak powinien, czyli nie wspiera twojego organizmu. I tak naprawdę to nie jest żadna opinia, ale wiem, że parę osób, które lubią wierzyć w te teorie spiskowe Big Farmy, teraz właśnie klaszczy, otwiera szampana, a nie mówiłam, że nas trują, Kaśmierz! No to może nie trują, ale wychodzi na to, że cały ten rynek suplementacji, który jest wart grube miliardy globalnie, to dziesiątki miliardów dolarów w skali roku. Suplement jest niezwykle łatwo wpuścić w obieg, to nie jak lek. Oczywiście, i teraz proszę pomyśleć o wszystkich tych reklamach, bo to są moje ulubione reklamy. Czy masz napuchnięte stopy po spaniu? Czy po spaniu twoja morda przypomina, jakby została przejechana przez pług? Czy twoje oczy są podkrążone? Suplementy są dzisiaj na wszystko, ale te badania skupiły się tylko i wyłącznie na multiwitaminach. Także, drodzy państwo, a ciekawi mnie, jak trenerzy na to zareagują. Ci wszyscy celebrycy, fit trenerzy. Oni muszą najpierw ten olejek CBD sprzedać, co w magazynach stoi. Rozumiem, zanim dojdą do multiwitamin. Na bezsenność, na nadpobudliwość, na zgagę, na niestrawność, na zbytnią strawność. Na zmęczenie, na irytację. Ale na też zbytnie pobudzenie i wrażliwość, nadwrażliwość, niewrażliwość. Jeśli wierzyć etykiecie olejku CBD, to olejek CBD jest szerpem, który przeprowadzi cię przez Himalaje życia, po najprostszej ścieżce. No to święty graal, taka arka przymierza. Jak na ruchomych schodach. Więc taka to ciekawostka, pamiętajcie, my nie jesteśmy lekarzami, my tylko podajemy to, co ktoś zawarł w swoich badaniach Ale naukowych. Ale jeśli chcecie... Wydawać. Nabyć. Produkt, to tak się składa. Kodrowatowy bulwar 15. Ładnie, bardzo ciekawe, ale patrz ile w ogóle hajsu, w sensie to tak trywialne badanie, że trwało tak długo. No żeby ta próbka statystyczna była wiarygodna, to musiało być tyle osób i musiało być przeprowadzone właśnie w tak długim czasie. Myślałem, że powiesz o jakimś naprawdę spektakularnym leku na raka, nie wiem, na HIV czy na coś innego, to taka witaminka. No ale zobacz, jako obala cały gigantyczny rynek, tak, ile tych ludzi multiwitamin przecież wpierdzielają codziennie. Czy wiesz, że Netflix monitoruje bardzo mocno torenty, bittorenty i wszelkiego rodzaju pochodne torenty. Sprawdzają, czy ich treści się tam nie dostają? Dokładnie odwrotnie. Sprawdzają na pirackich stronach, aby ustalić, które filmy, seriale są najczęściej pobierane i o te najbardziej starają się, aby umieścić na swojej platformie. O skubaniu. Tak robią badania rynku. Dobrze, podajmy sobie rękę w takim razie. Wszyscy możemy razem współpracować. No, masz parę takich tytułów, które zapomniane chciałbyś zobaczyć? Ojej, to których nie da się nigdzie zajmować. Zaskoczyłeś mnie. To jest tak, jak ktoś do ciebie podchodzi i mówi, lubisz oglądać filmy? Mówię, ja uwielbiam. A jaki jest twój ulubiony? Ulubiony aktor, piosenkarka? Ale ja bym Dragon Balla bardzo chciał, bo Dragon Balla ciężko jest gdziekolwiek, chyba nigdzie nie ma, bo tam z tymi prawami jest jakiś poważny problem. Może tak być. Toriyama zmarł. No. Mógłbym obejrzeć Dragon Ball. A nie ma na żadnym? Na żadnym streamingu? Jest tylko... Nie, teraz jest dużo tych filmów legalne, fabularnych. Tam Polsat Games chyba leci, czy coś takiego, ale jeszcze takie stare też polskie kino mogłoby powlatywać.
więcej takich klasyków. Od tego jest kanał Kino Polska. Tam lecą 24 godziny na dobę. TVP.pl. I TVP.pl. Z mojej strony taka ciekawostka. Znasz Snoop Dogga? Snoop Liona znam. No dobrze, alterego wyciągnął jamajski. Snoop Dogg wziął udział w kwalifikacjach olimpijskich w biegu na 200 metrów. Przystąpił, były teraz amerykańskie otwarte kwalifikacje olimpijskie i Snoop powiedział, że on pobiegnie i oto bieg na 200 metrów chłop, który ma pewnie 7% czynnej powierzchni w płucach, przebiegł w 34 sekundy i 44 setne i niestety... Nie wystarczyło to na minimum olimpijskie, ale Snoop był siebie dumny. Nie, nie ma szans, ale w tym roku ponownie zostanie komentatorem Igrzysk Olimpijskich. Naprawdę? Tak, on już raz był z Kevinem Hartem i będzie komentował. Powiem ci, że to musi być ostra zabawa, jak Snoop komentuje Igrzyska. Ale ekipa, kurde. A nie ma jakiejś dzikiej karty? Żeby się dostał. Ja pamiętam, jak kiedyś był hit, jak na 100 metrów kobiecego sprintu biegła Afganka i w takich brała udział w tych kwalifikacjach, gdzieś tam się załapała z tych preliminaris azjatyckich i wyszła, wiesz, w takim pełnym hijabie i biegła i no był to smutny bieg, ale wszyscy bili brawo, że postawiła na swoje i pobiegła. Ale Snoop, 200 metrów, powiem ci, że to tak od ręki to nie jest łatwo pobiec. Na pełnym płucu. Nathan Pietkiewicz, taki absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie. Nie w Olsztynie, w Olszynie, w województwo dolnośląskie. Czy słyszałeś o chłopaczku? Nie. Gdyż ukończył szkołę podstawową, gdzie no, edukacja szkoła trwała 9 lat i przez 9 lat nie opuścił ani jednej lekcji. A widziałem tego ziomka. Doceniły to lokalne władze, przyznając uczniowi nagrodę w wysokości 500 zł. Nigdy go nie bolał brzuszek. Nigdy nie bolał brzuszek. Mnie brzuszek bolał na zawołanie, jak były trudniejsze klasówki. Ale on musi mieć kichę, co? O Boże. Jest zdrowie. Powinni go badać. Albo 9 lat, ani jednego dnia. To jest... albo rodzice z kolei są tacy, że co by nie było, to idziesz. Czy chłop nie rozchorował? Że się gorzej nie poczuł? Że mu w gardle nie zaschło? 9 lat. Że kostki nie skręcił? Ale go złapie. Ja go kiedyś złapię. O Jezu, nie życzymy. Oby nie, odpukać. Nathan, nie życzymy. Ale, jakby ale jak cię dociśnie. O chłopie. Oby się nie sumowało. Nie bierz multivitamin. nie pomaga. To co, słowo na dziś? Słowo na dziś. Więc słowo na dziś jest od Natalii. Natalia podesłała słowo z Bieszczad i jest to, może będzie ładnie brzmiało, są to fuczki. 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 Jak to się dzieje, że mieszkam w tym kraju 30 lat. A w Bieszczadach nie byłem. Jest tyle słów, których nigdy nie słyszałem. Kurde, ja nie wiem, czy ja byłem w Bieszczadach w ogóle. Kiedy. Ja nigdy nie byłem w Bieszczadach, bo tam jest ja nie jestem tak, ale bardzo się chce jechać do Bieszczad, tak. Ale wbijasz na nawigację. 8,5? Nie dziękuję. Zakopane też jest ładne. Fuczki. Bardzo fuczki. Poproszę pana prowadzącego o naprowadzenie mnie do poprawnej odpowiedzi. Dobrze. Fuczki. Gastronomia generalnie. Temat gastronomia. Dwie pięta achillesowe, Bieszczady i jedzenie. Mógłbyś to zjeść? Albo pomylić ze swoją pachą. No co ty, chodzisz na jakieś lekcje dramatycznego czytania? Spokojnie, skup się. Widziałeś moją pachę. No. To są tereny podmokłe. No. Tam jest trochę żółci, trochę zieleni, trochę brązu, gęste zalesienie, parę zwierząt. A jak podpalisz, to pali się jak torf. Mógłbyś to zjeść albo pomylić ze swoją pachą. Paszką. 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 Ład, paszka tak jest. Pacha ci się nie podoba. Paszka. Paszka. Nie, no to... Nie ma takiego dania, żebym pomylił. Trudne to. W sensie, no ja nie znałem takiego dania. Nie wiedziałem, że się robi się w ogóle coś takiego. No to mów, bo nic mi nie przychodzi do głowy. Fuczki według Bieszczad, według Natalii i według w ogóle świata kulinarnego Roberta Makowicza, są to placki z kiszonej kapusty. Nie.
Nie ma takiej kapusty. Nawet jakbyś ją na słońcu na 6 dni zostawił, to nie będzie chlepa. Nie ma takiej kapusty. To ci mogę zagwarantować. A ty jesteś chyba jedyną osobą na świecie, gdzie włosy pod pachą zaczynają się przy pępku, a kończą przy nadgarstku. Moje ładnie się to zalesiło. Dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie odrastała ścięta amazonka. Z mojej strony słowo na dziś nadesłał Kacperek. Kacperku, serdecznie Kacperek? Ci dziękuję. Podobno pochodzi to słowo z gwary poznańskiej. I jest to kalafa. Nie jest to duży kalafior? Nie. Ani kalarepa. Z poznański. Ani nie jest to poznański kuzyn Wiza Khalify. Kalafa. Kategorię poproszę. Człowiek. Części ciała. Kalafa. No to bym powiedział, że jest to zbite ucho. Tak, jest coś takiego, jak to się po angielsku mówi cauliflower ear, jak masz te kalafiory takie od wrestlingu. Nie, kalafa jest to buzia. Jako przykładowe użycie Kacperek podaje, czego drzesz tę kalafę. I teraz ja nie wiem, czy tak się mówi u niego w domu, czy rzeczywiście jest to regionalizm, bo nie będę ukrywał. Poznaniu. Słowo spodobało mi się na tyle, że tego nie sprawdziłem. Kalafa rzekomo oznacza buzię. Na początku myślałem, że coś z kalifatem może połączone, takie, ale że Poznań to już w ogóle nie powiedziałem, że nie Wiz. Kalafa. No trudno. 0-0 to też jest piękny wynik. I więc zapraszamy na gratulacje. Takie. Taratam pam pam. Ja bym chciał złożyć gratulacje dla popularnego influencera z Cypru, Fidiasa Panayotu. Polityk. Panayotu. Tak jest. Został wybrany na niezależnego posła do Parlamentu Europejskiego. I tutaj ekspert już się wypowiedział z Uniwersytetu w Nikozji, Hubert Fautzmann, że ludzie głosowali na niego, ponieważ chcieli zaprotestować przeciwko elitom politycznym. Influencer... A chłop robił sobie absolutne jaja w tej kampanii. Totalne jaja, 24-letni w ogóle. To możemy być my. Tylko ciekawe, czy dam radę zebrać głosów na dwóch, bo na jednego pewnie tak, a na dwóch może być ciężko. Idź Maria, młodszy jesteś. Ale połowę hajsu wysyłaj. Zrobimy tak jak z Kurskim, że się tam widziałeś, że 10 posłów się złożyło na jego minimalną pensję europejską. Tak? Z PiS-u, no. Każdy mu tam po 1/10 etatu wrzucił i teraz zarabia w Europie. Oni się trzymają. Jak paczka, jak watacha wilków. Więc ten właśnie influencer posiada na YouTubie 2,5 miliona widzów. No my jeszcze tyle nie mamy. A jeszcze może chwilka. No i jak właśnie wspomniałeś, zrobił to totalnie dla beki. Przyjął na razie swój mandat. Nie wiem, czy go odda, czy będzie naprawdę jeździł do tego parlamentu, ale pokazuje to niesamowity eksperyment społeczny. Pokazuje to również, że kolejny kraj ma już... To jest wizja przyszłości. Dość tych mord. I właśnie tak jak mówi się, że telewizja odeszła albo odchodzi w niebyt na część internetu, YouTube'a między innymi, tak jestem ciekaw, ilu będzie pojawiało się właśnie takich nowych, ciekawych postaci, które będą zostawały właśnie posłami, eurodeputowanymi. Był taki filmik, który obiegł internet w zeszłym tygodniu, jak chyba jeden z najbardziej popularnych youtuberów na świecie, Amerykanin I am Speed? Speed, no. No, jak Speed pojechał do premiera Albanii na wizytę, tak. Wbił się do niego do gabinetu. What's up, dog? What's up, baby? God damn. You got one hell of a creative mind, man. I love Albania. Woohoo! Pokazuje te orzełki, wzbija z nim piątki i ja powiem ci, że taki Speed będzie jeszcze kongresmenem. On będzie zasiadał na szczycie G7 i decydował o losach świata i będzie zbijał z tym Cypryjczykiem kupiony i nagrywali content. No tak, bo jakby ich popularność będzie sięgała już takich poziomów. Tak. Ludzie, mając 70 lat, będą oglądać pewnie YouTube'a. Ci młodzi ludzie znudzą się tymi staruchami w garniakach, co przez 25 lat klepią to samo, tymi Joe Bidenami i marionetkami na sznureczkach i będą głosowali na takich speedów. I to będzie pięknie. 10. Będzie jak w filmie Idiokracja. Trochę nie mogę się doczekać, a trochę jest to przerażająca wizja. A z Polski kogo byś widział z takich dużych youtuberów? No, Frizu na pewno by się zabrał, ale też... Myślę, że teraz to Księżulo najszybciej chyba. On myślę, żeby nie chciał. Trzeba znaleźć jakiegoś takiego... A z polskim kebabem jakby pojechał do Brukseli? Nie wiem. Na pewno Schreiber będzie próbowała reaktywować swoją karierę polityczną i na pewno nic się nie uda z tego zrobić. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Ale taka fagata...
Schreiber to w ogóle... Na Hadeka do Unii Europejskiej? Czemu nie? To się może zdarzyć. To i jest... przy ślubowaniu puszczą jej fagata, szpagata, spodkonina, superbryka i tak dalej. O tak, zamiast hymnu Unii Europejskiej, zamiast 9. symfonii Beethovena puszczą szpagata, spodkonina. Boże, jak to mnie irytuje, to już sam ten tekst. Z mojej strony serdeczne gratulacje. Jak jesteśmy przy polityce, to zostajemy na chwilę na domowym podwórku dla PSL. PSL przeżywa teraz trudne chwile w trzeciej drodze, gdyż omawiana jest kwestia związków partnerskich. No i jak zwykle politycy wychodzą, stają przed kamerami i każdy na osobnej konferencji mówi, że jest dogadany i każdy ewidentnie we łbie ma zupełnie coś innego. I tak oto był chyba, to jest urywek rozmowy, który ci zaprezentuję z wirtualnej Polski, gdzie posłanka PSL Urszula Pasławska wypowiada się na temat tego, jak związki partnerskie... Ale jeszcze raz posłanka PSL-u czy trzeciej drogi? PSL. Znaczy no, 2050. Trzeciej drogi, ale z ramienia PSL. Okay. No bo tam, wiesz, oni są wszyscy pod jednym sztandarem, no ale tak, zaraz będzie rozbicie dzielnicowe. Przyjaciele. A już bracia się kłócą, kto którą część Polski. Tak, no bierze. Teraz to się kłóci, Kosiniak z Kamyszem się kłócą, bo on to... Codziennie też co innego mówi. Tam jest, jak w filmie Split, 23 osobowości. A Kamysz? No i słuchaj, jakby afera jest o to, że PSL nie chce, żeby to była wyniosła i radosna uroczystość. I wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale jak pokażę ci film poglądowy, to dowiesz się, że cię nie okłamuję. Ale z tej wyniosłej, czy z tej niewyniosłej uroczystości? Nie, z samej wypowiedzi. Jakby w czym tkwi problem dla PSL-u na dzień dzisiejszy? O, nie ten guzik. O formę? Chodzi o to, aby... Nie chcecie dopuścić, żeby to była uroczystość taka, żeby móc zaprosić gości, żeby nie przypominało to w żaden sposób ślubu, ani nie dawało radości tym, którzy zawierają, jak rozumiem, bo nie jest to ślub, związek. Nie jest to etap, w którym rozmawiamy o tej formule i on został na samym początku wykluczony, w związku z tym nie ma już tutaj dyskusji. Chodzi o to, żeby to było podpisanie formalne bez jakiejś uroczystości, nie tak? Zostało to wykluczone na samym wstępie, w związku z tym dzisiaj rozmawiamy o innych detalach. A wspólne nazwisko? To też zostało wykluczone na samym początku negocjacji, w związku z tym... Dlaczego? Jeśli ludzie ze sobą żyją i nie mają możliwości zawrzeć małżeństwa i mają ochotę nosić to samo nazwisko. Jeżeli poszlibyśmy tą drogą, to de facto wprowadzamy związek partnerski, który ma znamiona związku małżeńskiego. Ja... I teraz powiem ci tak, Marian. Ale się kobieta zakręciła. Ja nie wiem, czy ona do końca przeczytała, co... Żeby nie było. Ja uważam, że narzucanie komuś, że masz być tolerancyjny wobec czegoś, że masz lubić coś albo kogoś, jest złe. I moim zdaniem jest kontrproduktywne. Ale z drugiej strony, jeśli jesteś rządem, który składa jakieś obietnice wyborcze i obiecujesz ludziom, że będą mogli zawierać związki partnerskie, to nie widzę wielkiego zła i szkodliwości dla kraju, żeby ci ludzie, jeśli się kochają i spędzają ze sobą życie, mogli w jakikolwiek sposób podpisać papier, który im zagwarantuje takie prawa i wydaje mi się, że to jest w porządku, ale według PSL-u... Wesela zajdą do podziemi. To nie, możesz podpisać, jak będziesz stał w brudnym worku jutowym z napisem jak będzie grała bardzo smutna muzyka, najgorsza, nie żadne skoczne disco polo, tylko ma być pogrzebowa, ludzie mają być smutni, żeby było sprawiedliwie, to musi być reprezentacja ONR wśród gości uroczystości i mają trzymać transparenty, które są obraźliwe w stosunku do homoseksualistów. A wiesz, co musi być? Jak podpiszą papiery, konfesjonał jest od razu w Urzędzie Stanu Cywilnego, czeka ksiądz, żeby wyspowiadać się z tego, co przed chwilą zrobił. Z grzechu, bo to generalnie będzie na pewno grzech. Generalnie to jest złe, więc tylko jesteśmy w koalicji. To jest niesamowite, że baba mówi o tym poważnie, a to brzmi jak jakaś największa czarna komedia świata, że nie może być radośnie. Powiem ci, że tam jest bardzo dużo wektorów, które ciągną w przeróżne strony, ale śmiechem, żartem, tak jak mówię, nigdy nie jestem za tym, żeby kogoś zmuszać do lubienia kogoś innego, jakichś innych kultur,
uważam, że to jest złe. Uważam, że jeżeli jakaś religia tego nie przewiduje, to nie powinno być po prostu ślubów kościelnych i nie ma z tym żadnego problemu. Ale nie srajmy 10% polskiego społeczeństwa na twarz, obiecując im coś w październiku zeszłego roku, a dzisiaj mówimy, że to jak będzie stypa, to może wam pozwolimy, żebyście sobie świstek podpisali, ale on nic nie może znaczyć, bo nie może mieć znamion związku małżeńskiego. Bez makijażu, na smutno. Wszyscy jak mają zgniłe żarcie ma być tylko. Zimne. Tak. A jeżeli przekroczysz budżet 28 zł na tą uroczystość, to komornik wchodzi na talerz. Wódka tylko ciepła. Tylko ciepła. Tylko ciepła. Gorąca. I parszywa z wodą rozrobiona. Więc serdeczne gratulacje dla PSL-u. Muszę wam przyznać, że jesteście niekończącym się źródłem rozrywki wraz z całą koalicją. Październik, jak to było? 15 października. 15 października albo 13 grudnia, jak Jan, jak mówią inni. Jak Janusz lubi podkreślać. Z mojej strony, kurde, antygratulacje, to są zdecydowanie antygratulacje dla dziewczyny czeskiego zawodnika MMA, Lukasa Bukowaca, który niedawno, bardzo niedawno, świeżutko, przegrał walkę. Przegrał walkę, oczywiście porażki się zdarzają, zdarzają się zazwyczaj częściej, niż byśmy tego chcieli, ale gdy przegrał tę walkę, to chciał zrobić jeszcze coś pięknego tego dnia i oświadczył się swojej przegranej dziewczynie. Jezus, to chyba antygratulacje dla niego. Na otarcie łez. Ale gdyby tego było mało, porażek było mało tego dnia, to dziewczyna Lukasa odmówiła na oczach 20 tysięcy ludzi. Oświadczy. Dlatego oświadczyny tylko w domu. Tak, albo w lesie. Po cichu. Nie mówisz nikomu, że kupujesz pierścionek, jak nie wiesz. Ale bo do internetu i do telewizji i do filmów zawsze przebijają się te wzniosłe momenty, kiedy ktoś tam czeka, nie wiem, na mecie maratonu. Jakbym ja dobiegł maraton i bym go przeżył. Czekałby na mnie chłop z pierścionkiem, jakby mu lepę wywalił, umierając, to by było po wszystkim. To jest intymna sprawa. Że to jest intymna sprawa, to jest upokarzające. Chłop dopiero co przegrał i przyszło mu do głowy, że po porażce przed tymi wszystkimi ludźmi zakręcę losem jeszcze raz. A może specjalnie przegrał i chciał wziąć na łaskę? A, żeby nie odmówiła. Na ciapaję. Ja wiem. Ale jak to jest, że ktoś odmawia? No właśnie, znacie się, czy się nie znacie? Właśnie, i gdyby powiedziała tak i później zerwała zaręczyny, nawet jakby zeszli to do szatni, jeszcze by to jakoś, jeszcze bym to przerwał. Świat by nie mówił, świat by zapomniał, a teraz cały świat widzi te twarze, opisuje te twarze, śmieje się niestety z obu twarzy, no i pośrodku ten sędzia, który nieświadomie znalazł się pomiędzy wódką a zakąską. Biedny chłop. Z mojej strony gratulacje. Pełne serca, pełne nadziei, bo były spektakularne rozstania, więc są spektakularne zejścia? Powroty. Jak głoszą media, jak głoszą posłańcy portali plotkarskich i jak głoszą sami zainteresowani. Po rozpadzie stulecia jest powrót stulecia, czyli Akop Szostak i Sylwia Szostak są znowu razem. Zaczęli. No nie wiadomo chyba, nie. Czy chcą. A Czopę napisał. A Czopo? Dzisiaj? Ja mam cytat. A ja słyszałam, że tylko do Paryża lecą, a to już jest już pogodzone? Chwila. Tu. Jeszcze jest z pieskiem. To jest tak przemycone, żeby już nie zauważyć, bo tu jest dużo o piesku, coś tam. Nie, że jest z Paryżem, że piesek tam zostanie z mamą, coś tam. Napisałem, że lecimy, bo lecę razem z Sylwia Fitness. Miałem lecieć sam, ale tak wyszło. Chcemy spróbować wszystko naprawić. Nic więcej nie będę pisał teraz. Trzymajcie kciuki. Czyli wiecie, co to znaczy. Dzisiaj nic nie napiszę. Jutro nic nie napiszę, a za 2 tygodnie przyjedzie tuba z kontentem, jak naprawić związki. Szykujcie się, bo to jest niesamowite. Bardzo dużo ludzi, ale ogrom ludzi w internecie napisali, że tym bardziej nie wierzą w ten rozpad, który był, że to była tylko taka chucpa medialna, żeby podkręcić zainteresowanie i właśnie teraz to dopiero do pożygu będą mieli nowy content, bo będą pokazywali, ale jak leczyć rany w związku. Ale będę ich karę smarowywał w każdym możliwym momencie. To jest jeżeli to jest prawda, rzeczywiście... Znaczy, no nigdy nie dojdziemy nie do tego. Nie dojdziemy, ale gdyby to była prawda, to jest gorzej niż ten chłopek od Zaleskiego, co wąchał po Zaleskim. Ten gorzej, Szymczyk, a trudno jest to przebić. A wysoko? Bardzo wysoko. No ale tak to wygląda, więc będziemy śledzić i zobaczymy, czy słowa Ufnala są prorocze, czy rzeczywiście... A ja myślę, że nie wytrzymajmy. Myślę, że swędzia, żeby nie, coś... już posty są przygotowane tyle pół roku do przodu pewnie. Roleczki, na pewno. Tam ze 2 agencje nad tym pracują. Warszawskie, drogie kwiaciarnie,
Przychodzą żniwa. O to ludzie pisali, że osiedlowa kwiaciarnia wreszcie może biznes na nowo otworzyć. Tak, baba już do skarbówki dzwoniła, że zamyka. Ale nie, że wycofała. Wycofała likwidację z KRS-u. Z mojej strony gratulacje dla mBanku, którego tego banku pracownicy wzięli sobie do serca zasadę, że pracuje się od 9 do 17 i ani minuty dłużej, bo my za nadgodziny nie płacimy. Słusznie. I później co się dzieje potem, to jest już tylko twoja wola i twoje ryzyko, ponieważ Dawid Pałka, obecnie chyba najbardziej znany twitterowicz w Polsce ostatniego tygodnia. No ma dobry tydzień. Zamieścił taki oto post. Wchodzę dziś do banku 16.55, chcę założyć konto firmowe do nowej spółki i wpłacić 4 miliony. Pani do mnie, że nie załatwię. Pytam czemu? Bo 5 minut do zamknięcia, a konto będziemy zakładać 30 minut. Podziękowałem i poszedłem do innego banku. mBank gratuluje podejścia do klientów. Ten post, na ten wpis na Twitterze wyświetliło ponad 1 milion osób, co jest ogromnym, ogromnym wynikiem na polskim Twitterze. I mBank mu odpowiedział. Tak? Tak. A to nie widziałem odpowiedzi. mBank napisał, że zawsze dba o swoich klientów, ale również dba o swoich pracowników, którzy pracują do 17. O, czyli poszli jak McDonald's. I to mBank został wielkim zwycięzcą tego pojedynku internetowego, gdyż wszyscy, ale to wszyscy przez ostatnie 48 godzin kisną z tego chłopa, z tego chama i prostaka, który jak wejdziesz na jego profil na Instagramie, to jest trener biznesowy, to jest coach, on pomoże ci zarabiać wielkie pieniądze. I wiesz co? Szkoda, że nie poszedł do jakiegoś coacha dobrych manier, bo wyszedł z niego wieśniak. Tylko tyle ci powiem. Kto w ogóle składa takie zdanie, że pojechałem do banku wpłacić 4 miliony? Mnie to obchodzi. Ile masz milionów? I tak samo obchodzi to pracowników mBanku. Oni pracują do 17. To jest korpo. Nikt nie przybije im nawet piątki za to, że zostali z tobą parę minut. Tylko w domu. I wiesz co? Musisz zapisać się do jakiegoś trenera albo coacha zarządzania czasem, bo to nie jest wielce sekretna informacja, do której bank jest otwarty. Może niech puści sobie zegarem mistrza światła purpurowego. No nie, to jest o umieraniu. ale o zegarkę. Ale o albo no to budzikom śmierć można w takim razie. Też można. Chociaż jego budzik raczej padł, skoro dojechał dopiero o 17. Przydałby się jakiś coach dobrego wychowania. Facet zrobił z siebie absolutne pośmiewisko na... I to uwielbiam takie akcje. Kiedy myślisz, że właśnie zabijasz komuś ćwieka, wchodzisz, bęk, zniszczony, mBank, jolo, nie macie moich 4 grubych baniek, bo teraz ma je inny bank, a mBank mówi, trudno, przeżyjemy. Podniesiemy jutro wszystkim opłaty za konto o grosz i będziemy 10 baniek do przodu. Z mojej strony gratulacje, no tym razem gratulacje dla Polaków, skoro było antygratulacje, to postarajmy się to wyrównać. Gratulacje dla pewnej polskiej pary, która leciała z Alicante. Lecieli do Monachium. Lufthansa. Dobra, to niemiecka? Tak. I podczas tego lotu państwo nie mogli się od siebie odkleić. Mało tego, że nie mogli się od siebie odkleić, to stwierdzili, że jest na tyle super, że chcieli się grzmocić w samolocie. I co, i od ciśnienia się zacisnęło? Tak, doszło do dekompresji i wessało ma. Z 15 centymetrów zrobiło się 75, ale nie taki, o jakich marzył. Chłop chodzi z plackiem, jak kojot, gdy gonił strusia, pędzi wiatra. Musi wrócić do Alicante i ktoś mu z tego zrobi teraz makaron. Makaron. Nie doszło do żadnej dekompresji, tylko najpierw zwracała uwagę obsługa samolotu. Ale w toalecie czy na siedzeniu? Na siedzeniu, bezwstydnie. Ale zazdroszczę pociągu. Ja też, bo akcja trwała cały lot. Nie wiem, ile z Alicante leci się do Monachium, ale chłop ma końskie zdrowie. Jemu trzeba krew pobrać do badań. Co on zjadł? Dopiero policja w Monachium wyciągnęła ich z samolotu, a wszyscy musieli czekać, aż ich wyprowadzą. No a to policja dała im skończyć chociaż? Myślę, że on już nie raz skończył, no bo to nie jest kwadrans wariantem. Oni się gzili równo i ja jestem pełen podziwu, bo ja, jak lecę samolotem i mam od okna, to nie chcę mi się z tymi ludźmi kłócić, żeby iść na siku. A tutaj oni mieli zdrowie, żeby się rąbać ileś godzin. Mało tego, mieli też olbrzymie szczęście, że to Lufthansa, tam masz odrobinę przestrzeni osobistej. Jakby lecieli Ryanairem, to tego trzeciego chłopa by musieli prosić, żeby włożył za niego. A kobieta by się jedną nogą na nim opierała. No wiadomo, jak to w Ryanairze bywa. Tam nie ma miękkiej gry. Ej, mordeczko, dobrze jest? No, trochę w lewo. A teraz? No, to teraz ją przebijesz na pół. A naplujesz mordę?
No dobra. Albo te masła, co do kanapek małe się dostaje. Zostało ci coś z masła? Weź pozmaruj. Weź, bo już nie dam rady. Przepraszam, pani stewardessu, można jeszcze przynieść masełka troszkę? Pink. Tam ta ubębaliła. Pink, pink, pink. A może coś przemycała i chcieli dobić, żeby nie znaleźli na tej... Na... Że woreczek wypadał? Woreczek wypadł. Samara się sypała? Chcieli dobić, żeby na kontroli nie wyszło. Młotem dopychał? Nie wiem, ale serdeczne gratulacje. Jesteście moimi bohaterami. Ojejku. Ja chciałbym podziękować. Ja chciałbym pogratulować dla TikTokera Latwoganga, który pobił rekordowe zdjęcie Freeza, Versof i Mai i została jego stopa bardziej lajkowanym zdjęciem w historii polskiego internetu. My się spotykamy raz w tygodniu, cały tydzień pracujemy, zbieramy materiały, żeby było zabawnie. Robimy selekcję, preselekcję, później robimy nagranie, później robimy edycję, a chłop wrzuca stopę i niszczy nasze wyniki. Ja powiem tak. Tygodnie, miesiące i lata pracy. Mógłbym podejść, ale za zdjęcie swojej stopy wrzucone w internet mógłbym pójść do więzienia na długie lata. Długo by ci ją to jest zagrożenie Uwaga, biologiczne. Uwaga, epidemia wraca. Powiem ci, że ten twój Jakub to jest niesamowity. Kregulec. On jest jak motomyszy z Marsa. Latwogang miał ciekawy pomysł. Rzeczywiście było o tym bardzo głośno. A kto to jest? Jakiś youtuber? TikToker. Taki łepek po prostu. Syrę wstawił sobie i tak jakby środowisko się zmotywowało, że pobiło właśnie zdjęcie Freeza, Versof i Mai, ich córeczki, i jest obecnie królem polskiego internetu. I jak zapowiedział, jeszcze przed tym, gdy pobił, cytuję, jeśli nam się to uda, to pojadę rowerem do Afryki i żebyście mieli pełną pewność, że was nie oszukam, to jeżeli mi się to nie uda i dotrzymam obietnicy, to usunę swoje konto na TikToku. Konto będzie, Afryka mamy nadzieję, że również będzie. Może my się szarpniemy na jakiś rekord, szanowni państwo, jak już tam jesteście, poklikajcie, podawajcie dalej. A ja rowerem możemy to zrobić. Już nie jeździłem. Nie, ja to nic nie obiecuję. Ja to po prostu chcę dużo wyświetleń. Ale dobrze, że mówimy o rekordach. Cieszę się, że zupełnie nieświadomie wprowadziłeś nas do mojej gratulacji, bo w zeszłym tygodniu, i ten fenomen trwa do dzisiaj, miał miejsce chyba najpopularniejszy short w historii amerykańskiego YouTube'a i szaleństwo dotyczące tego shorta przelało się na wiele, wiele krajów na świecie. W ogóle niedawno, z pół roku temu, to chyba Discord pobił rekord, ale to był film chyba, bo nie jakiś filmik instruktażowy, który się odpalał przy aktualizacji Discorda. O, to nie wiem, ale jakby pokażę ci filmik. On żyje, nie wiem, 8 dni, 7 dni, może trochę krócej, a powstały już miliony przeróbek. O wyświetleniach to w ogóle nie będziemy mówić, bo już nie znajdziesz nawet oryginału. Jest to tak zawalone przeróbkami, że nie znajdziesz oryginału. Powstały piosenki, powstały t-shirty, powstały czapeczki, powstały kubeczki. I wprowadzę cię jako translator, jako tłumacz. Pan na ulicy, jakiś youtuber zadał dwóm kobietom pytanie, co trzeba zrobić, żeby facet w łóżku absolutnie oszalał? I odpowiedź tej kobiety jest wiralem, o którym mowa. To jest taki dowcip znany. Co zrobić kobiecie, żeby krzyczała głośno po stosunku? Co? Wytrzeć o firankę. Boże. Możesz na początku takie walić, że będzie jak w familiacie. Poczekaj, bo muszę znaleźć. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that huck to and spit on that thing. W taki sposób ta młoda dama podsumowała pytanie i fraza huck Tua stała się najbardziej wyszukiwaną frazą w internecie. Ale w Stanach. Ale ona tak się zamachnie, to może nie trafić. Nie wiem, jak się zamachnie, ale pojawiają się przepiękne głosy, że ta kobieta w pojedynkę zamknęła cały miesiąc dumy w Stanach. No tak. Że nikogo to nie interesuje. Tak. Co robią ludzie z tęczowej drużyny? Mamy. Inni piszą, że ta kobieta zrobiła najwięcej dla związków heteroseksualnych od momentu wynalezienia Viagry. Powiem ci, że baba jest takim wiraluchem, że ja myślę, że zamiast mówić hatfu, powinniśmy pod jeden guzik dać hok tu. Za każdym razem, jak będziemy mówili, że należy się na kogoś splójka. Z pogardą. Hok.
było. No to można. Za nas nie ścignąć. Jak sobie tyle wirali jest, to nikt nie będzie miał pretensji. Nikt nie będzie. Ale ona by zrobiła ogromną karierę po czymś takim, gdyby oczywiście chciała, miała takie... O, na pewno. ...możliwości, preferencje, upodobania w filmach, w tych, gdzie się zachęcam nogi zarzuca was do szukania. Przeróbek są naprawdę fantastico i... No, Faktua. Trwało to 15 sekund niecałe, a... Miliony? Wszyscy, dziesiątki? Setki? Setki. Ależ to moc. Niesamowite właśnie jak... Nie wiem, jak się dzieje ta rzecz, że się to przybija. Tak, stopy, plucia, takie... Ale mi się to podoba. Hop, two and spit on that thing, you get me? Ale bo jest po prostu ekspresyjna, no ona się nie bawi. Widać, że już nie jedno ona powiedziała zepsuła. Na głos to, co wiele osób boi się pomyśleć nawet czasami. Tak. I ona po prostu hoktuęła to z siebie. Hoktuchnęła. Więc, mili państwo, drodzy kochani, rodacy, Polacy, mamy nadzieję, że również ludzie z zagranicy, bo nie tylko Polacy mogą. A zgłaszają się i z Holandii, i z Irlandii, i ze Szkocji. Ale Polacy w sensie, którzy są na wakacjach. Czy że... Nie, no ja mówię o tych, co na stałe wyjechali za chlebę. A, to już są nie Polacy? No też Polacy. Tylko za granicą. Ten, co mnie Kamysz czy Kosiniak, uspokój się tam. Szymon czy Hołownia. Szymon czy Hołownia. Dziękujemy, fajnie. Cieszę się, że się udało. Cieszę się, że się udało tobie dotrzeć do chyba nowego Mariana. Witam w moim królestwie. Komary nas jedzą żywcem, ale to nic. Trzeba też rozwijać faunę, florę i owady w tym pięknym kraju nad Wisłą. Tak jest. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki, że byliście z nami jak zawsze. Hop! Hatua! Hatua!